Dobra. Chciałem się zająć takim tematem, bardzo ważnym tematem. I wam powiem coś, o co chodzi w ogóle. Powiem wam, o co chodzi. Rzymian 12. Nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozumieć ze sporą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I gdzieś w Biblii czytamy jeszcze, że też o odmianie umysłu. Z tego co pamiętam, ale odmiana umysłu. I teraz tak. Wiecie, przyjdzie osoba, która naradza się na nowo, ale że o 20 lat bezdomności. I ona ma w umyśle cały system Windows z Królestwa Ciemności. Po prostu 20 lat żyła w odrzuceniu dzień w dzień, ramię w ramię z diabłem. I tam ma system przekonań, myśli, zachowań i różnego rodzaju w ogóle rzeczy od diabła, w ogóle zaprogramowanych w Windowsie. I teraz ona się naradza na nowo, tak? Duch Święty wstępuje, oczyszcza ducha, duszę i ciało. I ciało jest dla Pana, ciało jest świątynią ducha, dusza, tak? Jezus karmi duszę Twoją, Jezus stworzy duszę i Twój duch, czyli Ty, tak? I całość jako człowiek. Ale Ty jesteś duchem. I teraz o co chodzi? O co chodzi? Bo są takie spory, że czy... I teraz tak, czy... Może tak, czy ja mogę mieć demona wtedy? Czy mogę mieć demona w duchu, w duszy albo w ciele? Czy gdziekolwiek może być demon, jak się naradza na nowo, Duchu Świętym? Nie, w tej chwili nie może być, nigdzie. Jest po prostu strzał. Puff. Puff. Nie ma ostać się prawa nic. I taki człowiek idzie. I taki nieraz człowiek nawet żyje tydzień, miesiąc. W takiej, wiecie, nawet w takiej bańce często widzimy. Ale później często zaczyna się proces. I patrzcie, o co chodzi. Teraz w ogóle chcę to rozwiać, czy chrześcijanie może mieć demona w duszy i w ciele. I jak to wygląda? Człowiek tutaj przez myślenie, przez stary system, tak, który uramuł szatan. Jeśli tu w tej warstwie nie zacznie odmieniać umysłu, jeśli zacznie myśleć w ten sposób, tak, zacznie się z tym utożsamiać, zacznie popełniać jakieś czyny, zacznie popełniać jakieś grzechy z tego czegoś, to może przyjść demon do duszy i demon do ciała. To jest proste. I trzeba będzie powiedzieć w imieniu Jezusa, jako Ty, jako w duchu, tożsamość, autorytet, wyjść albo prosić kogoś innego, wyjść z ciała, krew Chrystusa, do nami przemawiać cały czas, tak? Bo osoba, która na przykład żyła i nawet życia miała 16 lat, miała poukładane życie, nie miała tego systemu zmiażdżonego przez diabła. Bardzo malutko miała dotknięte przez szatana, albo prawie w ogóle była dobrym człowiekiem, tak? To ona się nawraca i ona nawet jak ma momenty w jakiejś dziedzinie życia, których nie rozumie, to nie ma całego tego ataku na siebie, co ma osoba, która na przykład żyła 20 lat bezdomna, 20 lat gwałcona, 20 lat molestowana seksualnie, 20 lat, która była w piekle nałogów, 20 lat, która była w piekle nałogów seksualnych, w różnych na maksa patologiach. Tam są systemy myśli, tysiące myśli, przekonań, zachowań, reakcji, wyuczony przez szatana. I umysł, i ten umysł stworzył szatan, tak? Teraz chodzi o to, my jesteśmy nowe stworzenie, mamy umysł od Boga, tak? Ale Biblia mówi, przemieńcie się. Ten umysł to jest proces, tak? I u jednego ten proces taki, a u innego będzie trudniejszy i dłuższy. Ale tak Bóg dał dary, żebyś Ty mógł się temu przeciwstawić. Dlatego niektórzy mają taki większa może moc, większa radość, większa wdzięczność i tak dalej, różne dary dał, żebyś tym. Ale to jest inna kwestia. Ale to zacząłem sprawiedliwość Boga, nie? I żebyś temu mógł przeciwstawić i widzisz. To jest tak, to jest w ogóle śmieszne czasami, jak ja widzę, ktoś był 20 lat w odrzuceniu, na maksa. I teraz chrześcijanin mówi mu, ale przecież ten, w Chrystusie jesteś zaakceptowany, nie ma odrzucenia. Amen, wykonało się. I okej, to jest prawda. To jest absolutnie prawda, amen. Ale wiecie, i chrześcijanin myśli ten, że jak mu tak powie, to już sprawa jest zakończona. To nie jest sprawa zakończona. Ten człowiek musi wziąć Biblię, musi Słowo Boże i musi przez jakiś czas odmieniać. Co czasami jest procesem bardzo mozolnym, powolnym i trudnym. Tym bardziej, że czasami przychodzą do niego różne zniechęcenia. Tam jest cały mechanizm w ogóle wgrany. I on upada, rozumiecie? Są stare grzechy. I później diabeł jeszcze przychodzi z tym potępia, nie? Tak? A on się z tym utożsamia i mamy gotowe piekło, tak? Ale jesteśmy nowe stworzenie. Dlatego duszy może być demon.
Właśnie tam, bo Paweł mówił, codziennie umieram, tak? Umieram każdego dnia. Umieramy, nie, że się siłujemy z czymś, nie. Przez po prostu chłodną głowę i zmianę myślenia tutaj, tak? Czyli włączać się narzekanie. Ale ty nawet nie wiesz, co to jest narzekanie. Bo dzieci może nie wiesz, co to jest narzekanie, tak? Ale wiesz, masz tu cały syndrom wgrany w ogóle narzekania. Na wszystko w ogóle. Całe to wszystko. Tak? Dlatego kogo życie było bardzo, bardziej dojechane przez szatana, to odbywa się w umyśle, bo to wszystko przeminęło, wszystko stało się nowe. Tylko nam się czasami wydaje, że jak w umyśle coś uwierzymy w tamto stare, to ożywa w jakiś sposób, tak? Nam się to wydaje realne, ale tak naprawdę tego nie ma, to jest fikcja. To jest tylko w umyśle, nie? Dlatego tak ważne jest zmiana sposobu myślenia, nie? W każdy dzień życia, nie? I jak człowiek miał w psychice, tak, w myśli, ten nowy system Windowsa wgrać, nowy system Słowa Bożego, tak? I ta przemiana się odbywa, że ty po prostu. Kiedy się odbywa przemiana? Kiedy twój stary człowiek umiera każdego dnia? Kiedy to następuje, ten zewnętrzny, kiedy umiera? A kiedy ty się odradzasz? No, kiedy zmieniasz myślenie. Tak jak mówi Słowo Boże. Tak jak mówi Duch Święty tobie w objawieniu Słowa Bożego. I w tym chodzisz. Na spokojnie. Bez żadnej cielesnej siły, bez żadnego złości, tak? Wiecie, to też jest tak, że jak ktoś ma nieodmienny umysł, to po prostu za tydzień, na przykład strach, demoniczne siły strachu przychodzą, demoniczne siły jakiejś złości, agresji, wszystkiego, nie? Ale tu jest bardzo właśnie potrzebna chłodna głowa, nie? Bo emocja jest najpierw myśl od szatana i emocja, tak? I emocja jest już gruntem dla diabła w ogóle, żeby mógł siać strach i te wszystkie rzeczy, nie? Dlatego to jest ważna chłodna głowa, nie? Żeby nie patrzeć nawet jak tam, że masz jakieś fale gorąca w ciele, czy cokolwiek, nie? Się dzieje, tylko chłodna głowa i spędzać czas ze Słowem Bożym. Masz naturę Jezusa, czyli nie możesz narzekać, bo ja nie wiem, co jest narzekanie, bo w niebie nie ma takich rzeczy. Dlatego u mnie nie może być takich rzeczy, bo ja nie wiem, co to jest narzekanie. Tak? Nie wiem, co to jest złość. Gniew, bo gniew to wiem, tak? Czyli utożsamia się, tak? Z taką naturą, jaką ma Bóg, nie? Poznawaj Boga, nie? I to wszystko jest procesem, chciałem powiedzieć, nie? No, wszystko jest procesem. Tego nie oceniajmy w ogóle ludzi, nie, naprawdę miejmy też czasami, no, bądź prowadzeni przez Ducha Świętego i współczuciem też kierowani, bo i mądrością Boga, bo różnie się możemy zachować. Takie osoby jak rzucić, że ten, jak ona miała przez 20 lat sferę seksualną wywróconą do góry nogami, system myśli, przekonań, zachowań, w umyśle, bo stare przeminęło, tego nie ma, ale w umyśle, tak, starym. Czy w odrzuceniu, czy w potępieniu żyła całe życie, czy w poniżeniu maksymalnym i ma system wgrany od diabła w ogóle, rozumiecie? Myśli, nawyków, przekonań, różnych zachowań, tak? I ona ma się po prostu z tym nie utożsamiać, tylko dla niej to może być trudne, bo tego jest bardzo dużo, tak? Dlatego bądźmy wyrozumiali, bo o tym też mówi Biblia. I amen. I chwała Jezusowi. Amen.